Drodzy bracia i siostry, chciałbym dzisiaj mówić o wielkim Bogu, który zasługuje na naszą zupełną wdzięczność. I mieliśmy już pieśń, póki życia mego Boga sławić chcę. I właśnie chciałbym powiedzieć, że ona jest oparta na psalmie 103. I chciałbym, żebyśmy trochę prześledzili ten psalm, ale nie tylko ten psalm, i zobaczyli, jak cudownego, łaskawego, szczodrego i dobrego Boga mamy. Przeczytajmy na razie z psalmu 103, wersety od 1 do 7 i zastanówmy się, jak na niego spojrzeć w świetle ksiąg Nowego Przymierza. Jest to psalm Dawidowy. Błogosław duszo moja Panu i wszystko, co we mnie, imieniu Jego świętemu. Błogosław duszo moja Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. On odpuszcza wszystkie winy Twoje, leczy wszystkie choroby Twoje. On ratuje od zguby życie Twoje. On wieńczy Cię łaską i litością. On nasyca dobrem życie Twoje, tak iż odnawia się jak u orła młodość Twoja. Pan wymierza sprawiedliwość i przywraca prawo wszystkim uciśnionym. Objawił Mojżeszowi drogi swoje, synom Izraela dzieła swoje. Jak widzimy, Dawid bardzo chce całym sobą uwielbiać Boga, być Mu wdzięcznym, wysławiać Go, wysławiać Jego święte imię. W tekście oryginalnym jest tu imię JHWH, czyli Jahwe. Wiemy, że w Nowym Przymierzu my czcimy Boga, który objawił się jako Ojciec. Oddajemy cześć Chrystusowi, który ma w pełni boską naturę. I jesteśmy wdzięczni także Panu Jezusowi i dziękujemy Mu za wspaniałe rzeczy. Pan Jezus podał właśnie przykazanie, aby wielbić Boga całym sercem, umysłem, duszą i siłą. I tutaj psalmista niejako chciałby tak, że wszystko, co we mnie, całym sobą chcę uwielbiać Boga. Gdy dalej powtarza fragment pierwszej zwrotki, błogosław duszo moja Panu, dodaje ważny szczegół. I nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. My jako ludzie jesteśmy skłonni do zapominania. Nieraz popadamy w negatywny nastrój, pamiętamy tylko złe rzeczy lub wspominamy takie negatywne rzeczy i jakieś takie smutne rzeczy i to nas powala, to nas dobija. A czy pamiętamy o wielu dobrodziejstwach, z których skorzystaliśmy z łaskawej ręki Bożej? Jak wiele dobra uzyskaliśmy. Tego dobra jest cała miara. Wręcz bez miary, można powiedzieć, tego dobra otrzymaliśmy. Trudno to wszystko policzyć. Tu są wymienione niektóre takie rzeczy. On odpuszcza wszystkie winy Twoje, leczy wszystkie choroby Twoje. Czy my w świetle krzyża Golgoty nie bardziej możemy powiedzieć o tym, że Bóg przebacza wszystkie winy? I czyż nie powinniśmy być wdzięczni? Zobaczmy do pierwszego listu świętego Jana, pierwszy rozdział. I tutaj przeczytajmy werset 9. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. W jaki sposób? Wersety 1 i 2 drugiego rozdziału mówią: dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli, a jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On Ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. Zobaczmy, w świetle dzieła Bożego, Nowego Przymierza, jeszcze bardziej możemy docenić przebaczenie doskonałe, które Bóg zgotował w Jezusie Chrystusie. I On jest tym naszym orędownikiem, tym adwokatem, tym obrońcą u Ojca, bo występuje tu słowo parakletos, które odnosi się także do Ducha Świętego i przede wszystkim do Ducha Świętego. A Chrystus jest też tutaj tak nazwany, bo to słowo oznacza, my się przyzwyczailiśmy do terminu pocieszyciel, ale bardziej oznacza takiego obrońcę, adwokata, orędownika. Także jest to ktoś, kto występuje w czyimś imieniu dla jego dobra, wstawia się za kimś. I nasz Pan wstawia się za nami dzień i noc. Jest dostępny o każdej porze dnia i nocy. I jeśli tylko czujemy się przytłoczeni jakimś poczuciem winy, że popełniliśmy jakiś grzech, czy jakąś nieostrożność, coś niemądrego, jakiś nietakt, biegnijmy do Pana Jezusa, w Jego imieniu wstawiajmy się do Ojca
On jest doskonałym przebłaganiem. Czyli tak jak psalmista możemy dziękować, że wszystkie nasze winy są odpuszczane. I to jest wielka radość. Psalm 32 mówi, że błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy. To jest wielka łaska, odpuszczenie win. I czytamy, leczy wszystkie choroby Twoje. Zobaczmy, jakie to jest dobrodziejstwo. Kiedyś brat Tozer zauważył, że zważywszy na istnienie tylu wirusów, bakterii i różnych innych zagrożeń w świecie, w którym żyjemy, to dożycie tych 60 czy 50 lat, czy nawet więcej, jest wielką łaską, że Bóg człowieka zachował. A naprawdę jest tyle zagrożeń dla naszego życia. Naprawdę możemy na kolanach dziękować Bogu, że nas wyprowadził z niejednej choroby, z niejednego zagrożenia. Niektórzy z nas być może zaznali też choroby duchowej, jakiegoś gorszego stanu, kryzysu wiary, załamania wiary. Bóg i z takich stanów choroby duchowej też wyprowadza, bo On kocha człowieka i pragnie, żeby funkcjonował maksymalnie szczęśliwie, żeby był zadowolony. Ja jestem wdzięczny Bogu, że mnie podźwignął z tego COVID-a, gdzie w listopadzie 2020 roku miałem to ciężkie śródmiąższowe zapalenie płuc. Także to jest cudowne i wielu z nas może dziękować Bogu, ile razy Bóg nas wybawiał z różnych dolegliwości, z różnych chorób. A niektórzy z nas cudownie zostali uzdrowieni. To też jest wielki powód do wdzięczności. Ale dalej czytamy, On ratuje od zguby życie Twoje. Właśnie. Czy my sobie zdajemy sprawę, ile razy Bóg nas uratował od zguby, od jakiegoś nieszczęścia? Wiele zagrożeń na nas czyha. Ja pamiętam, jak kiedyś wracałem w Toruniu, moim rodzinnym mieście, z pewnego spotkania wieczorem i taki głos wewnętrzny mi mówił, żebym poszedł ulicą Broniewskiego, a nie Sienkiewicza, czyli w prawo skręcił. Ale nie posłuchałem tego głosu. Ledwo się zbliżyłem do ulicy Sienkiewicza, jakieś wrogie krzyki takich chuliganów. I natychmiast udałem się w ulicę Broniewskiego. Wiedziałem, że to był jednak Boży głos, tylko ja jeszcze wtedy nie umiałem go rozpoznać. I Bóg nas tak wybawia od różnych zagrożeń. Jest wspaniałe też świadectwo Mary Slessor, rudowłosej chrześcijanki, która prowadziła pierwsze szkółki niedzielne, a później była misjonarką w Afryce. I Mary Slessor uczyła dzieci, miała wtedy 20 lat, uczyła dzieci lekcji w szkole niedzielnej. Dzieci często z biednych, zaniedbanych rodzin, nieszczęśliwe. I pewnego razu szła i kilku opryszków młodocianych drogę zastąpiło. I powiedzieli, my nie chcemy Ciebie tutaj, Ty się stąd wynoś. Ona spokojnie stała. Powiedziała, że będzie nauczać dalej dzieci. Dalej ją prowokowali, aż w końcu jeden wyciągnął takich na sznurkach takie ciężarki, zaczął nimi wywijać wokół jej głowy i w końcu ją uderzył jednym z tych ciężarków. Ona dalej stała i wycofał się. Ona zaprosiła tych chłopaków i zaczęli chodzić do szkoły niedzielnej, ci chuligani. I po latach, jak była na misji, dostała zdjęcie szczęśliwej rodziny, ojca rodziny z dziećmi. Dowiedziała się, że dobrze pracuje też, ma dobrą pracę. To był ten chuligan, który ją uderzył w czoło tym ciężarkiem. Zobaczmy, jak Bóg wybawia, że nic gorszego się nie stało, a jeszcze nawrócili się grzesznicy. Także to są cudowne rzeczy. Ratuje od zguby, ratuje też od różnych takich, można powiedzieć, kłopotów, jakie czasami występują, bo rzecz nas przerasta. Opowiem Wam świadectwo naszej siostry Joli, która mieszka w województwie łódzkim. I jej siostra przed laty wyemigrowała do Kanady. Mieszka w Montrealu od 30 lat, tam wyszła za mąż, osiadła na stałe, tam poznała Pana Jezusa, nawróciła się i tę dobrą nowinę opowiedziała swojej siostrze rodzonej Joli. No i ta siostra Jola zaczęła czytać Biblię. I właśnie siostra z Kanady zaprosiła Jolę wraz z córką kilkanaście lat temu na wakacje. I to był, wiecie, w tamtym czasie w Polsce trudny okres wizowy, wiele wniosków odrzucano. Mąż Joli musiał wyrazić oświadczenie potwierdzone przez jakąś instytucję, że zgadza się na zabranie córki w tę podróż. Siostra Jola już jako wierząca wszystko zdała na Boga i Jego wolę. Powiedziała, że jeśli chce tam być, aby tam poleciały, to na pewno się tam dostaniemy. I dostały te wizy
I to było już takim dowodem opatrzności Bożej. W końcu czerwca, dokładnie 27, miały wylot z lotniska Chopina w Warszawie. Był to długi lot, 9 godzin z przesiadką w Szwajcarii. Siostra mówi, z jednej strony cieszyłam się, bo miałyśmy spędzić tam całe wakacje, 2 miesiące. Z drugiej bałam się tej podróży, pierwszy w życiu lot i to z przesiadką. A jeszcze Ola w tym drugim samolocie międzykontynentalnym miała miejsce z kimś obcym. A pamiętajmy, dziewczynka 14 lat, matka miała być w innym miejscu. Modliłam się o dobrą i szczęśliwą podróż, ale mimo wszystko emocje dawały o sobie znać, gdy zdałyśmy bagaże i przekroczyłyśmy przestrzeń zarezerwowaną tylko dla pasażerów. Wtedy były jeszcze nieco inne zasady niż teraz. Dotarłyśmy do miejsca, gdzie sprawdzano nam dokumenty, paszporty z wizą, bilety. Wszyscy podchodzili z kolejki do lady oddzielnie. Potem ruszyłyśmy na odprawę osobistą i kontrolę bagażu podręcznego. Idąc z córką na odprawę, usłyszałam za plecami pytanie. Przepraszam pani, pani nazywa się? I tu padło moje nazwisko. Obejrzałam się za siebie, zobaczyłam mężczyznę przed 40, uśmiechnięta, sympatyczna twarz, na głowie burza ciemnych loków. Przedstawił się, że ma na imię Paweł i takie samo nazwisko jak nasze. Powiedział, pani leci do Montrealu. Ja też. W trakcie oczekiwania na autokar, który miał nas przewieźć na płytę lotniska, gdzie czekał na nas pierwszy samolot, rozmawialiśmy. Mówiła mu o tym, że w tym drugim samolocie będziemy siedzieć oddzielnie. Ola miała wtedy 14 lat. Gdy wylądowaliśmy w Zurychu, przeogromne było tam lotnisko. Należało tam dobrze znać wszystkie przejścia, wsiąść we właściwe metro, by dojechać i dojść do miejsca kontroli dokumentów i osobistej. Gdyby nie Paweł, pogubiłybyśmy się z pewnością. On nas przeprowadził bezpiecznie. Wszyscy spieszyli się na odprawę, bo ten pierwszy samolot był opóźniony. Nikt na nikogo nie zważał, a my byłyśmy zaopiekowane. Gdy wreszcie wsiadaliśmy do Airbusa, Paweł pytał stewardesy, jakie są szanse, by Ola mogła siedzieć koło mnie. Znał doskonale angielski. Powiedział do mnie, byśmy na razie usiadły tak, jak mamy miejsca. Samolot wystartował, gdyś już osiągnął pułap wysokości i można było odpiąć pasy. Paweł przyszedł do mnie i powiedział, że mam się przesiąść do Oli. Wszystko ustalił ze współpasażerami, nikt nie oponował na zmianę. Podziękowałam mu, a potem Bogu. To było naprawdę niesamowite. Podczas lotu przyszedł do nas, długo rozmawialiśmy, mówił, że mieszka w Montrealu od lat, ale odwiedza też Polskę. Lot dobiegł końca, wysiedliśmy. Zmierzaliśmy w kierunku Urzędu Imigracyjnego. Tam obawiałam się, jak ja sobie poradzę z odpowiedziami po angielsku, bo słyszałam, że Polaków wprost, w cudzysłowie, trzepią i nie są mili. Paweł stał koło nas, nie zabronili mu. Tłumaczył pytania i odpowiedzi urzędnikowi. Dodam, że w tym czasie mogli nas zawrócić i wsadzić w podróż powrotną, bo były takie przypadki, gdy to urzędnik tak zadecydował. W końcu razem zmierzaliśmy w kierunku odbioru bagaży i do strefy, gdzie czekała na nas siostra z dziećmi. Po zabraniu bagaży podziękowałam Pawłowi za tę troskę o mnie i o Olę. Poprosiłam też go o numer telefonu. O tak, zapytać co u niego, jak nasz pobyt przebiega w Kanadzie. Starannie zapisałam w notesie numer, upewniając się co do poprawności. I tak rozstaliśmy się. Po spotkaniu z siostrą w drodze opowiadałem jej o tej niezwykłej historii z Pawłem, bo to tak jakby Bóg zesłał nam anioła do pomocy, śmiałam się. Po tygodniu pobytu przypomniałam sobie, że mam ten numer i chciałam zadzwonić. Poprosiłam siostrę, by wybrała mi, bo swój telefon zostawiłam w Polsce. Takie wtedy były przepisy, że nie mogłabym z niego korzystać w Kanadzie. Wybierała ten numer kilka razy. Za każdym razem słyszała, że nie ma takiego numeru. Popatrzyła też uważnie i powiedziała, że chyba ja źle zapisałam go, bo dziwny ten numer. Ja opowiadałam tę historię pewnemu pastorowi. Śmiał się, jak to anioł Paweł przeprowadził Jolę i Jolę do Montrealu. Tak rozmyślałam nad tą historią i zastanowiłam się, skąd ten Paweł znał moje nazwisko? Przecież do lady urzędniczek, były tam dwie kolejki, każdy podchodził z dokumentami osobno. Nie było możliwe, by zajrzeć w czyjeś papiery, jak tylko urzędnikom. A on znał moje nazwisko. Choć minęło już sporo czasu, wspominam to zdarzenie. To naprawdę niesamowite, że obca osoba tak się nami zajmowała już od chwili, gdy byłyśmy jeszcze na lotnisku Chopina.
aniołowie są wśród nas. Drodzy, zobaczmy, aż w trzech sprawach pomógł tej matce i córce, gdzie czuły się bezradne. Jakby nie było, był to Boży wysłannik. Kto tak bezinteresownie chętnie pomoże? Na pewno to był Boży wysłannik. Nie ma co do tego wątpliwości. I możemy dziękować Bogu, może takich aż przeżyć nadzwyczajnych nie mamy, bo one nie są na zamówienie. To wtedy, kiedy Pan Bóg w swojej wielkiej potędze i łasce widzi taką potrzebę, posyła swojego posłańca, który jest błogosławieństwem dla innych. To może być posłaniec ludzki, to może być posłaniec Boży. Pamiętam, jak Tymek był mały, jak chodziliśmy na spacer i na plac zabaw. Było tam pewne małżeństwo, które mieszkało w Warszawie, które było dla mnie wysłannikami Bożymi. Wielokrotnie było dla nas błogosławieństwem. Kiedyś pewna pani przeczepiła się, wzykarciłem Tymka, próbowała, jakoś taka niegrzeczna była. To małżeństwo pojawiło się i powiedziało, niech pani tutaj nie ingeruje w te sprawy, to są sprawy rodziców. I wszystko załagodzili. I wiele razy byli dla mnie Bożymi posłańcami. Także to jest tak cudowne, drodzy, i mamy naprawdę powody dziękować Bogu, że tak wspaniale wszystkim kieruje, że wielokrotnie nas wybawiał z różnych utrapień i z różnych doświadczeń i wielokrotnie nas prowadził. Nie będę gołosłowny, podam najnowsze świadectwa. Teraz byłem w Toruniu w minionym tygodniu. Czekam w kolejce u lekarza. Dowiedziałem się dzień wcześniej, że pewna nasza siostra potrzebuje pracy, bo straciła pracę. I rozmawialiśmy o niej. Kto wychodzi od lekarza? Nasza siostra. I porozmawiałem z nią dłuższy czas i tak Bóg zrządził, że między kolejką jej a moją jeszcze pewne małżeństwo weszło i miałem czas z nią porozmawiać i wyjaśnić jej, jak może podjąć pracę, a potem ją poleciłem pracodawcom. Także Bóg poprowadził. Inna sprawa. Sam nie wiem, jak się znalazłem przy pewnej ulicy. No, niby tam miałem coś załatwić, ale nie udało się. Wracam tramwajem, spotykam brata, który się bardzo ucieszył na mój widok, bo potrzebował rozmowy, potrzebował ze mną kontaktu. I czy to są przypadki? Ten brat powiedział, jestem matematykiem, więc nie wierzę w żadne przypadki. Także, drodzy, to jest wielka łaska. Mamy za co dziękować Bogu. I jeżeli chodzimy w Duchu Świętym na co dzień, to niekoniecznie jakieś wielkie przygody będą, ale wiele dowodów Bożej łaski, Bożego prowadzenia. Też w służbie, jeżeli głosimy Ewangelię, będziemy mieli dowody takiego Bożego prowadzenia, Bożej opieki. Ale czytamy dalej właśnie, On wieńczy cię łaską i litością. Co to znaczy wieńczy cię? Czyli otacza cię tą swoją dobrocią, tą swoją miłością. Czy nie doświadczamy tego? Dalej czytamy, On nasyca dobrem życie twoje, tak iż odnawia się jak u orła młodość twoja. Rzeczywiście Bóg nasyca dobrem. Przecież tak wiele dobrych rzeczy mamy. Korzystamy z pokarmu cielesnego, duchowego. Korzystamy być może z jakichś też leków, czy to ziółek, czy innych. Czy też chemiczne leki są też przydatne, które podtrzymują nam życie. Pan Bóg dał te wszystkie dobroci. Skąd ludzie czerpią te rzeczy? Z tego, co Pan Bóg dał. A skąd mają rozum lekarze czy farmaceuci do tego, żeby innych leczyć, prawda? Także to wszystko jest od Boga. Także mamy ogromne powody, żeby Mu dziękować. I rzeczywiście też nie wiem, czy nie doświadczyliśmy tego takiego odnowienia sił czasem. Że już wydawało się, że tracimy siły, a potrzebowaliśmy ich do jakiegoś zadania, do jakiegoś zlecenia, a martwiliśmy się, bo na przykład się nie wyspaliśmy albo coś przeżyliśmy. A tu Pan Bóg dał siły, że zwycięsko to pokonaliśmy. Czy to będzie podróż, czy jakieś zadanie wykonaliśmy. Także jak u orła ta młodość się odnawia. Czytamy też, że Pan wymierza sprawiedliwość i przywraca prawo wszystkim uciśnionym. I tak rzeczywiście się dzieje, że ludzie nieraz pokrzywdzeni zostają potem wywyższeni. Tak jak jest powiedziane, uniście się przed Panem, a wywyższy was. Nieraz ktoś, kto cierpi niewinnie i znosi trudności, tak jak mówi apostoł Piotr, na koniec będzie wywyższony. Tak jak przykład tej Mary Slessor. Była źle traktowana przez tych chuliganów, na koniec zebrała podziękowanie. Dziękował ten młody człowiek, że uratowała mu życie.
że mógł stać się normalnym człowiekiem. I tak często bywa. Także możemy być wdzięczni. Wdzięczni możemy być za to, że też wielu chrześcijan uzyskało wolność po latach katorgi w byłym Związku Radzieckim. Wielu chrześcijan przecież było zsyłanych do obozów. Wielu cierpiało, nie mieli legalnej działalności kościelnej. I Bóg jednak otworzył tę drogę. Wiadomo, że teraz się tam psuje części krajów byłego Związku Radzieckiego. Jest ta wojna. Ale nawet i tam, jak donoszą bracia, Bóg błogosławi swoim sługom, że się zgromadzają i służą Mu. Także są powody do wdzięczności. Czytamy, objawił Mojżeszowi drogi swoje, synom Izraela dzieła swoje. Tak, Bóg jest Bogiem objawienia. To jest Bóg, który działał w historii. To nie jest Bóg, który jest w jakichś pięknych opowieściach, w jakichś krainach, których nie można znaleźć, które są jakieś baśniowe. To jest Bóg historii. On wybrał Izraela, wcześniej ich przodka Abrahama, i powołał ten lud z Egiptu. Ale też w Nowym Przymierzu widzimy Pana Jezusa, Syn Boży przyszedł, najpełniejsze objawienie Boże przyniósł, prosto od Ojca, i objawił Boga też w swoim charakterze, w swoich działaniach, w swojej mowie, w swoim głoszeniu. Pokazał, jak bardzo jest prawdą to, co powiedział, kto mnie widzi, widzi i Ojca. Co więcej, dokonał wielkiego odkupienia, wielkiego przebłagania na krzyżu Golgoty, i właśnie to jest największe dzieło. I największym dziełem teraz w Nowym Przymierzu jest to, że Bóg wybawił nas z Egiptu, ze świata, ze starego, grzesznego życia. Że teraz jesteśmy dziećmi Bożymi, odrodzonymi z Ducha i przez Słowo Boże. Dalej czytamy o Bogu od 8 wersetu. Miłosierny i łaskawy jest Pan, cierpliwy i pełen dobroci. Nie prawuje się ustawicznie, nie gniewa się na wieki. Nie postępuje z nami według grzechów naszych, ani nie odpłaca nam według win naszych. Lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią, tak wielka jest dobroć Jego dla tych, którzy się Go boją. Jak daleko jest wschód od zachodu, tak oddalił od nas występki nasze. Jak się lituje Ojciec nad dziećmi, tak się lituje Pan nad tymi, którzy się Go boją. Bo On wie, jakim tworem jesteśmy. Pamięta, żeśmy prochem. Może do tego miejsca. Bóg jest Bogiem miłosiernym, łaskawym. U Niego gniew trwa tylko chwilę, lecz łaskawość przez całe życie, jak powiedział inny psalmista. Gdy sięgniemy do Księgi Izajasza, 61 rozdziału, gdzie jest mowa o tym, że Duch Jahwe namaścił Mesjasza, tak? To tam jest mowa o dniu pomsty Boga, ale roku łaski. Czyli u Boga przeważającą, dominującą cechą jest Jego wielka łaskawość. On nie lubi, żal Mu karania, jak mówi jeden z proroków mniejszych. On nie chce karać, ale będzie musiał, bo tego Jego świętość i sprawiedliwość wymaga, jak mówi drugi list do Tymoteusza. On samego zaprzeć się nie może. On nie może zaprzeć się swojej świętości i sprawiedliwości i wpuścić do chwały, do Królestwa Bożego cokolwiek nieczystego. Ale mamy tę pociechę, że Bóg jest cierpliwy i pełen dobroci, że On wychowuje człowieka. Jak mówi wierny sługa Boży Hiob, oto Bóg jest wzniosły w swym działaniu. Gdzież jest taki wychowawca jak On? 36 rozdział, werset 22. On nas wychowuje i On cierpliwie nas uczy. My nieraz powtarzamy te same błędy. Nieraz trudno uczymy się jakiejś rzeczy. Nieraz trudno nam się wyzbyć pewnych zachowań, pewnych nawyków myślowych, pewnych jakichś zwyczajów czy skłonności do złego. Ale Bóg nie jest taki, który by chciał naszej zguby. On właśnie cierpliwie nas wychowuje i nie prawuje się ustawicznie. To nie jest ktoś, kto będzie nam wypominał. To ludzie ludziom często wypominają różne rzeczy. Znam taką sytuację, że z Kozienic pochodzi pastor, który jeszcze jak się nawrócił, to miał dredy te, wiemy, takie jak rastamani mają, takie miał włosy, takie strąki. No i jeszcze jako wierzący miał takie włosy przez jakiś czas. Kiedyś był w środowisku punk rockowym. No i po prostu niektórzy mu do dziś to wypominają i nie biorą pod uwagę, że on od dawna jest pastorem, że on służy Bogu i ludziom, tylko by mu wypominali. Człowiek człowiekowi będzie wypominał. Ale Pan Bóg nie jest taki, jeżeli widzisz szczerą skruchę, porzucenie grzechu i przyjęcie łaski,
do nawrócenia, bo łaska jest też mocą Bożą do poprawy życia. To nie jest tak, że my sami z siebie się poprawiamy, reformujemy. To Bóg daje takie siły. Ale kiedy upadamy, to pamiętajmy, że nie postępuje z nami według grzechów naszych, ani nie odpłaca nam według win naszych. Czasami ktoś z nas jeden drugiemu nie umie wybaczyć pewnej nieporadności, pewnych słabości, jakichś zaniedbań. Czasami robimy wszystko, co możemy, ale więcej nie umiemy. Może mamy jakieś ograniczenia. Pan Bóg nie postępuje z nami według jakichś naszych ograniczeń, żeby nas za to karać. Pan Bóg nas zna i miłuje nas mimo to, mimo naszych ograniczeń czy słabości. Jego dobroć jest tak wielka dla tych, którzy się Go boją, którzy naprawdę Go czczą, jak niebo nad ziemią. Ja korespondowałem dłuższy czas z taką siostrą, która leżała w szpitalu na raka, na nowotwór, była więcej nawet w szpitalu niż w domu, trochę w domu, trochę w szpitalu. I ona na przykład pisze, kiedy wróciła ze szpitala, to pisze, że właśnie, że jest pełna miłości i wdzięczności za Boże miłosierdzie. Właśnie, zobaczmy. Tak cierpiała i zmarła w końcu, a była tak wdzięczna. I pisała coś takiego, między innymi, jeśli chodzi o to, jak zapatrywać się na samego siebie, na swoje cechy. Pisze tak, cóż by to było za życie bez Jego, czyli Bożej miłości. Mówi tak, bądź dzielny, otwórz Twe serce na działanie Ducha Świętego, znajdź spokój, bracie. Zobaczmy, jak ta osoba tak cierpiąca wspaniale pisała, jaką miała wiarę. I mówi, nie poddawaj się. Pisze właśnie też, żeby pamiętać, że o resztę Stwórca się zatroszczy. Także ufała Bogu i znosiła te wszystkie niedoskonałości życia, te cierpienia z wielką wiarą. I napisała też tak. Nie trać nadziei w miłosierdzie Boże. I napisała też, żebyśmy zawsze pamiętali, że jesteśmy kochanymi dziećmi Bożymi, stworzonymi przez Boga na Jego obraz. Także do końca pocieszała, chociaż była w ciężkim stanie. Głos miała tak słaby, jak rozmawiałem z nią przez telefon, że nie dało się prawie rozmawiać, wysłyszeć. Także jest powód, żeby dziękować Bogu, że ma tak wielkie miłosierdzie, że jesteśmy Jego umiłowanymi dziećmi. Nawet jeśli mamy jakieś braki, nawet jeśli ktoś nas źle ocenia, niesprawiedliwie. Pamiętajmy, to Bóg. On jest sędzią. I On nas zna. I On nas przyjął. I On nas akceptuje takimi, jakimi jesteśmy. On za nas zapłacił najwyższą cenę. A że ludzie potrafią być podli, to już jest ich problem. I też za to odpowiedzą. Z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w dniu sądu. Na podstawie słów Twoich będziesz usprawiedliwiony i na podstawie słów Twoich będziesz potępiony. 12 rozdział Ewangelii według Mateusza. Ale Boża dobroć jest wielka. On oddala od nas występki jak wschód od zachodu. Tym bardziej teraz w Nowym Przymierzu przez krew Chrystusa. I lutuje się nad nami. Pamięta, że jesteśmy tylko znikomymi ludźmi. I dalej czytamy. Dni człowieka są jak trawa. Tak kwitnie jak kwiat polny, gdy wiatr nań powieje, już go nie ma, już go nie ujrzy miejsca jego. Od wersetu 15. Lecz łaska Pana od wieków na wieki dla tych, którzy się go boją, a sprawiedliwość jego dla synów ich synów, dla tych, którzy strzegą przymierza jego i pamiętają o wypełnieniu przykazań jego. Także rzeczywiście to życie nasze jest krótkie, jak się dobrze zastanowić. Dzieci i młodzież myślą, że jest bardzo długie, ale sami przyznamy, jak to szybko wiele lat przeminęło. Ale to jest cudowne, że łaska Boża od wieków na wieki trwa dla tych, którzy naprawdę czczą Boga. Bo bojaźń Boża to jest taka głęboka cześć, uwielbienie dla Boga, stawianie Go na pierwszym miejscu. Jak mały katechizm westminsterski mówi, że celem życia człowieka jest wielbienie Boga i radowanie się Nim na zawsze. Czyż to nie jest prawdą? Także pełnienie Jego woli, inaczej można powiedzieć. Także to jest cudowne, że Bóg jest wierny tym, którzy są wierni przymierzu. My, jako wierni przymierzu nowemu,
Mamy obowiązek zapierania się samych siebie, niesienia swojego krzyża, znoszenia tych różnych trudów życia i naśladowania naszego Pana. Mamy pozostać też wierni przymierzu, jakie zawarliśmy przez chrzest, że oddaliśmy swoje życie Bogu. A czasami zdarza się, że chrześcijanin jakby wyrywa swoje życie Bogu, żeby wydzielić w swoim życiu sfery, w których będzie działał autonomicznie, niezależnie od Boga. Ta niezależność nie przyniesie na koniec słodkich owoców, tylko gorzkie. Tak więc mamy prawo do zdrowej rozrywki, do odprężenia, do pewnego hobby, ale ważne jest, żeby we wszystkim był uwielbiony Bóg. Zgodnie z 1 listem do Koryntian, 10 rozdział, werset 31. A więc czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą. Dlatego pamiętajmy, jak bardzo wywyższony jest nasz Bóg, żeby Go wywyższać. Śpiewaliśmy dzisiaj, Panie, Twój tron. I tutaj mamy taką myśl oryginalną od 19 wersetu. Pan na niebiosach utwierdził swój tron, a królestwo Jego panuje nad wszystkim. Błogosławcie Panu, aniołowie Jego, potężni siłą, wykonujący słowo Jego, aby słuchano głosu słowa Jego. Błogosławcie Panu wszystkie zastępy Jego, słudzy Jego, pełniący wolę Jego. Błogosławcie Panu wszystkie dzieła Jego na wszystkich miejscach panowania Jego. Błogosław duszo moja Panu. Jakże potrzeba takiej wdzięczności, pamiętania o tym tronie Bożym. Dla Izraelitów jeszcze nie wszystko było jasne. Wiemy, że Księga Objawienia pokazuje nam Syna razem z Ojcem na tronie, jak odbierają chwałę. Zobaczmy do Księgi Objawienia, 5 rozdział. Przepiękny tekst pokazujący, że teraz już mamy objawienie Syna Bożego, który jest także godzien czci i chwały. Księga Objawienia, 5 rozdział, od 11 do 14. A gdy spojrzałem, usłyszałem głos wielu aniołów wokoło tronu i postaci i starców, a liczba ich wynosiła krocie tysięcy i tysiące tysięcy. I mówili głosem donośnym: godzien jest ten baranek zabity wziąć moc i bogactwo i mądrość i siłę i cześć i chwałę i błogosławieństwo. I słyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi i pod ziemią i w morzu i wszystko, co w nich jest, mówiło: temu, który siedzi na tronie, czyli komu? Bogu Ojcu, tak? I barankowi, czyli komu? Jezusowi Chrystusowi. Błogosławieństwo i cześć i chwała i moc na wieki wieków. A cztery postacie mówiły amen, starcy zaś upadli i oddali pokłon. I trzeba się, drodzy, modlić za tych ludzi, którzy jeszcze nie poznali Zbawiciela. Są różne ugrupowania, które pomniejszają Jezusa Chrystusa. Wczoraj rozmawiałem z człowiekiem, który nawet nie wierzy w przedludzki byt Chrystusa. Nie wierzy, że istniał wcześniej. I wielu wierzy w jakiegoś Jezusa, ale to nie jest Jezus biblijny. Pan Jezus, objawiony w Piśmie Świętym, ma w pełni boską naturę, dlatego jest godzien przyjąć i cześć, i chwałę. W Starym Przymierzu, w Izajasza 42:8 jest napisane, że ja, Jahwe, nie oddam mojej chwały bożkom, ani mojej czci bałwanom. Widzimy, że w tej chwale Bożej uczestniczy też baranek, Jezus Chrystus. I w końcu jest oddawana chwała Ojcu i Synowi. I to jest, wszelkie stworzenie będzie tak czciło i Boga Ojca, i Pana Jezusa. Więc widzimy wywyższonego Pana na tronie, Pana Boga Ojca i Pana Jezusa. Widzimy też, że aniołowie wiernie służą, pełnią wolę Bożą. Ci dobrzy aniołowie są wielką pomocą. Służą tym, którzy mają dostąpić zbawienia, jak mówili do Hebrajczyków 1:14. Są dla nich posyłani. I rzeczywiście, gdy prześledzimy całe Pismo Święte, to wielokrotnie aniołowie są posyłani na pomoc. Są też udokumentowane świadectwa, jak to aniołowie w XX czy XXI wieku chronili swoich sług. Nie mówię tu jakichś o sensacyjnych, nieprawdziwych rzeczach, ale o takich z wiarygodnych źródeł. Także to jest żywe słowo i to jest żywy Bóg. I to są Jego zastępy, to są Jego słudzy. I niech wszystko uwielbia Boga. I my także, niech w naszym sercu będzie wdzięczność, nawet w trudnym dniu. Kiedyś powiedziano, że wdzięczne serce nawet w godzinie próby zobaczy jakieś niebiańskie dobrodziejstwo. Tak więc mamy powody, aby być wdzięcznymi, aby wychwalać Boga. Omówiliśmy niektóre z nich. Mamy tak wiele dobrodziejstw od Boga, Ojca i Pana Jezusa,
zsyłanych też przy pomocy Ducha Świętego. Także i my postanówmy sobie, błogosław duszo moja Panu i wszystko, co we mnie imieniu Jego Świętemu. Błogosław duszo moja Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. Pamiętajmy, że jako ludzie mamy skłonność do koncentrowania się na potrzebach i brakach, na tym, co akurat jest potrzebne, na tym, co brakuje, ale czy dziękujemy za to, jak Bóg zaspokoił poprzednie braki, jak wysłuchał poprzednich próśb? Czy od razu przechodzimy do kolejnej litanii dalszych próśb? Zawsze dziękujmy, zawsze bądźmy wdzięczni. Niech to słowo nam towarzyszy. Amen.